Niedziela, 19 maja. Rozpoczynamy analizę weekendową indeksów giełdowych. Rozpoczynamy jak zwykle od indeksu WIG20, który w tym tygodniu wyrysował nam wzrostową świecę. Swoje maksimum tej świecy, że tak powiem, umiejscowione zostało nad maksimum poprzedniej świecy z długim cieniem. Natomiast zamknięcie jak gdyby no nie wybiło tego maksimum górnego cienia z poprzedniego tygodnia. I to tak naprawdę jest jedyna malutka, że tak powiem, wątpliwość przed, jakby się wydawało, dalszym wzrostem, który no, w tym wypadku powinien przebiegać chociażby do rejonów 2650, 2660, a konkretnie tutaj do szczytu ze stycznia 2018 roku, czyli 2650. Jeżeli spojrzymy tutaj tak szeroko, no to widać wyraźnie, że no, atak na ten szczyt jak najbardziej tutaj jest realny. I tak jak mówię, no wydaje się, że powinniśmy dalej iść do góry, a taka malutka wątpliwość to jest właśnie w tym, że to zamknięcie mimo wszystko no, nie wypadło nad poziomem maksimum tego długiego cienia, co dawałoby no, wskazanie już takie, bym powiedział, bardziej, znaczy się może bardziej jednoznaczne, no jeszcze mocniejsze, ale no, prawda jest taka, że rynek nie wykazuje tutaj chęci do zmiany kierunku zaprzestania tego wzrostu. Patrząc na wykres dzienny indeksu WIG20, no to musimy tutaj powiedzieć sobie, że od tej ostatniej korekty, jaka miała miejsce, no, na takie proste spojrzenie, no mieliśmy falę pierwszą, mieliśmy falę drugą, mieliśmy falę trzecią, w której mieliśmy pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta. Mieliśmy najprawdopodobniej falę, znaczy się tak zakładam, falę czwartą. I teraz znowu, z racji tego, że maksimum czwartkowej świecy było o jeden punkt wyższe niż tutaj ten szczyt, no to mogłoby tu być zakończenie fali piątej, ale jeżeli teraz spojrzymy na te dolne cienie z wtorku i z piątku, one nam tworzą coś takiego na wzór, jak gdyby takiej korekty pędzącej. No, gdyby rynek teraz natychmiastowo zawrócił, wybił nam to minimum, no to faktycznie no, powinniśmy atakować dolne ograniczenie tego klina i schodzić na niższe poziomy. Natomiast mimo wszystko bardziej tutaj realnym wydaje się uzyskanie wybicia tego, jak gdyby nazwijmy, podwójnego szczytu, czyli tego maksimum z czwartku i maksimum z poprzedniego piątku, no a przy wybiciu po takiej korekcie pędzącej, znaczy po takim układzie 1 do 1, właściwie zbliżonym do 1 do 1, no takiej korekcie pędzącej, no należałoby się spodziewać takiego większego trochę uderzenia, czyli właśnie tam gdzieś być może w okolice te 2650. No i ostatnia z tych spraw, które chciałbym tutaj pokazać jeszcze na biegu 20, a mianowicie 2383 minimum, 2518 maksimum. To jest jakieś tam powiedzmy 130-140 punktów. Natomiast teraz tutaj 2430 minimum, 2577 maksimum, czyli też jakieś 130-140 punktów. No i teraz bazując na tym, na takiej jak gdyby równości ewentualnej fal, przy wybiciu tych dwóch szczytów, no jak dodamy do minimum te 130 punktów, 2521, no to jest również 2650. Czyli no tak jak mówię, no przeważająca większość wskazań z wykresu, no mówi nam o jak gdyby chęci dalszego wzrostu i w tym przypadku wydaje się, że atak na 2650 no, powinien mieć miejsce. Natomiast no, ta jedyna taka no, minimalna, może nie przeszkoda, ale coś, co nie wiem, jakieś tam złudzenie może pozostawiać jeszcze niedźwiedzią, no to na wykresie tygodniowym tego brak tego wybicia maksimum tego cienia górnego z poprzedniego tygodnia, natomiast no, tutaj na wykresie dziennym, no to, że był tutaj już o ten jeden punkt szczyt wyżej i teraz rynek by musiał natychmiast zawrócić, żeby ewentualnie uniknąć, żeby nie było tego wzrostu, tak, także no
Byki na razie górą. Jeśli chodzi o wykres tygodniowy, no widzimy wyraźnie na wykresie dziennym, tygodniowym indeksu WIG szerokiego rynku mamy no, normalną wzrostową świecę, właściwie bez żadnych cieni. No, oczywiście wszystko może się zdarzyć otwarcie tylko minimalnie wyższe i może być zasłona, ale no, trzeba sobie powiedzieć wprost, że raczej to wskazuje na dalszy wzrost i to by nawet sugerowało, no nie tam taki tam parędziesiąt punktów, tak, tylko no mocniejszy jakiś jeszcze wzrost, mocniejszy, no chciałoby się powiedzieć, że po tej takiej ala korekcie pędzącej, no mamy pierwsza, druga, jesteśmy w trzeciej, czyli no tu jeszcze trochę, że tak powiem, jest. Jeśli chodzi o wykres dzienny indeksu WIG szerokiego rynku, no to tutaj widzimy też, że tak naprawdę jesteśmy tu też w jakimś takim wyjściu. Teraz rynek wybił nam tą górne ograniczenie kanału, który był no dość powiedzmy poważnym kanałem, bo zobaczmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć punktów kontaktowych, tak, tu raz przetestowane od góry, no i teraz zejście. Górny cień, no widać zatrzymanie, no więc tutaj rynek tak samo powinien jeszcze dalej, że tak powiem, posuwać się w górę. Kolejny indeks MWIG. Na MWIG-u również biała świeca, otwarte pole. Mamy tu co prawda te górne ograniczenie takie po szczytach poprowadzone, ale to jest tylko takie, no jest jakiś opór, więc no. Zawsze coś się może wydarzyć, że tak powiem, nie pomyśli do wzrostów. Też należy zwrócić uwagę na te skokowo większe tutaj obroty od tego całego okresu, w którym ten rynek rósł, a więc no, jest to pewnego rodzaju wskazanie na jakąś no, dystrybucję, no a może jednak akumulację, po której nastąpi bardzo silny dalszy wzrost, ale no na razie zakładamy po prostu, że rynek dalej rośnie i powinien dalej rosnąć. Jeżeli spojrzymy teraz na wykres dzienny, no to tu wydaje się, że w tym ostatnim, po tej korekcie, w tym ostatnim swingu jesteśmy też gdzieś tam w jakiejś fali trzeciej. Co prawda jest tu trochę tych cieni górnych, dolnych, które mogą stanowić o powstawaniu korekty w tej, nazwijmy, fali czwartej, czy coś w tym stylu, ale no, wydaje się, że rynek powinien dalej jeszcze nam tutaj, że tak powiem, rosnąć. Kolejny indeks SWIG. Na SWIG-u również biała świeca wzrostowa. To, co mówiłem już ostatnio, że to bardzo mocno wskazane, znaczy bardzo mocno, ale wydaje się, że po fali pierwszej, drugiej, fali trzeciej, czwartej mamy teraz piątą, nazwijmy to w klinie, w której mamy pierwszą, drugą, no i tutaj jesteśmy w trzeciej, także tutaj jeszcze to miejsce, kto wie, czy do górnego ograniczenia, do zewnętrznego zniesienia 261, no i tu dalej powinniśmy się posuwać do góry, patrząc teraz na wykres SWIG od strony dziennej. To tutaj no albo mamy falę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą, ale bardziej tu pasuje na układ, którym jesteśmy w fali trzeciej, czyli też jeszcze ten wzrost w żaden sposób na razie nie jest tutaj zagrożony. No mamy pierwszą strefę tego szczytu, najważniejszą strefę, właśnie tu już byśmy mogli zmienić, bo to już jest w tym momencie takie no mniej aktualne. O, ta strefa plus ewentualnie tu pierwsza strefa o wsparcia. A dopóki tutaj tego czegoś nic nie wybijemy, no to dalej kierunek na północ. No i teraz wykresy obce, tak nazwijmy DAX. No na DAX-ie, jeżeli spojrzymy, to po tej największej korekcie, która no wyglądała jako fala czwarta, no bo przecież widać tutaj pierwsza, druga, trzecia, czwarta, więc mamy teraz wyjście już tej fali piątej, ale w tej fali piątej też widzimy, że najprawdopodobniej mamy coś w rodzaju pierwsza, druga, trzecia, teraz czwarta i jeszcze piąta. Teraz czy to będzie tylko taka czwarta, czy będzie czwarta pędząca, czy może to będzie jeszcze delikatne cofnięcie i dopiero wyjście, tego to już nie wiemy, ale to, co powinno mieć miejsce tutaj na indeksie DAX, no to po prostu dalszy nowy szczyt i dalsze wyjście na nowe szczyty. Patrząc teraz na wykres dzienny, no to mamy tutaj wyraźnie też dwa, ja bym tutaj optował za dwoma wariantami, ale nie na zasadzie spadamy lub rośniemy, tylko na takich pozytywnych dla byków, to znaczy się tak. Pierwsze to, co już kiedyś zwracałem uwagę, że jednak jakby nie spojrzeć, no tutaj mamy albo jakąś korektę pędzącą, albo rozbijanie się fal. No, trudno byłoby przypuszczać, że dojście tutaj do tych poziomów miałoby zakończyć ten ruch. No, raczej spodziewałbym się korekty,
i dopiero ewentualnie kolejnego wyjścia na nowy rych. I tutaj właśnie tak mogę tutaj odbierać, że albo mamy tutaj taką falę, nazwijmy to trzecią, czy też trzecia w trzeciej, no bo to też nigdy nie wiemy, czy to jest korekta, nazwijmy pędząca, jako korekta całość, czy to jest pierwsza, druga i teraz idziemy. Więc jeżeli tak, tu by był koniec, no to wtedy spodziewać by się można było jeszcze jakiegoś delikatnego podejścia do góry, ewentualnie bez tego podejścia jeszcze jednego spadku, tu chociażby do poziomu 18500 w celu wykonania jakiejś korekty ABC. Natomiast biorę pod uwagę, że rynek zakończył tutaj na tym górnym cieniu, jak gdyby tą, nazwijmy tą falę trzecią i od tego momentu wszedł w wyznaczanie korekty nieregularnej, która wpisuje się na wykresie tygodniowym w tą małą czarną taką świeczkę. No, czyli mielibyśmy wtedy tutaj i tak jeszcze wyjście na nowy szczyt, tylko że nazwijmy to raczej w krótszym czasie, to znaczy szybciej by to nastąpiło, bo miałoby to prawo już tutaj poprzez wyrysowanie tych dwóch takich pinbarów, no dawać nam okazję do tego, aby już od początku nowego tygodnia ten rynek wszedł w fazę tej fali takiej piątej bądź piątej w trzeciej. No, naprawdę nie chcę tutaj skusić, no bo nie potrafię ocenić, czy to jest jako całość korektą, czy tak jak mówiłem, pierwsza, druga, trzecia, teraz czwarta, piąta, wykończenie całej trzeciej, potem korekta i jeszcze raz do góry. Tego nie wiem, ale jakby na to nie spojrzeć, to co może być według mnie w tej chwili podstawowe, te dwa scenariusze, to jest to, albo tu jest korekta nieregularna i nazwijmy to prawie od razu, idziemy znowu na nowe szczyty, no albo tutaj się tworzy teraz dopiero korekta prosta jakaś i będzie zejście tutaj w rejony 18500 i dopiero z tego poziomu do góry. Coś za chwilę może nam wyjaśnić, to znaczy się tak, gdybyśmy teraz wzięli pod uwagę rynek polski, nie jako wskaźnik dla DAX-u, ale to, co na nim mówiliśmy, no to bliżej jest temu raczej chyba szybszemu wzrostowi na nowe szczyty, chociaż no, utworzenie jednej świecy na przykład w poniedziałek i to jeszcze na przykład z dolnym cieniem, która by zrealizowała zakres korekty ABC, no nie jest żadnym wielkim opóźnieniem ani problemem. Więc przyjmijmy, że co by nie było, no to raczej należy się spodziewać, że w jakimś tam nie za długim czasie powinniśmy znaleźć się na nowych tutaj historycznych szczytach, jeśli chodzi o indeks DAX. No i teraz indeks S&P. No tu jeżeli spojrzymy, no to również biała świeca, no jesteśmy też w jakimś na nowym szczycie, no, dalszy wzrost jak najbardziej tutaj w grze. Natomiast jeżeli teraz spojrzymy na wykres dzienny, no to widzimy też tutaj coś, ja odbieram to osobiście i tutaj też nie chcę znowu wytwarzać jednoznacznej oceny, ale no, albo jesteśmy tutaj w jakimś swingu, który wychodzi na nowy szczyt, tworzy nam tutaj korektę pędzącą w ramach fali czwartej i teraz fala piąta, ale to będzie tego swingu tu od tego miejsca, albo, bo to też biorę pod uwagę, no właśnie, i to by nam wskazywało, że mieliśmy pierwszą, drugą, teraz pierwsza, druga, trzecia. Tutaj z takim klinem końcowym, pędząca czwarta i piąta. To obojętnie, co by tutaj nie miało być, to rynek i tak powinien wyjść na nowe szczyty, powinien iść dalej do góry, a potem, no mimo wszystko, jest jeszcze na razie większe prawdopodobieństwo tego, że zanim ewentualnie dojdzie do spadku jakiegoś mocniejszego, to i tak po korekcie powinniśmy jeszcze raz wejść na nowy szczyt. Bo tak jak mówię, no tutaj oczywiście no, nigdy nie można powiedzieć, że tu nie ma jakiegoś, nie wiem, układu takiego trójkowego, kończącego, no nie wiem, nie chcę tutaj za bardzo kombinować, po prostu to, co widać wyraźnie, to tutaj nawet już w najbliższy poniedziałek powinniśmy mieć, moim zdaniem, sesję wzrostową, która wyjdzie na nowy szczyt po tej tutaj korekcie pędzącej. Ja może troszeczkę poszerzę, widzimy, tak, spadkowa świeca, wyjście, spadkowa i ten cień dolny i tutaj wyjście do góry. No jeżeli tak, to by to wskazywało, że szanse są, że wszystkie rynki, no jeżeli nie w poniedziałek, to we wtorek będą, że tak powiem, robiły te ruchy w górę. I to by było tyle, jeśli chodzi o indeksy giełdowe.